Po ostatniej prezentacji. Cześć, Kamil Brzeziński, OSWORD.pl. Dzisiejszego wieczoru chciałem Wam opowiedzieć troszeczkę o 12 takich kluczowych zasadach budowania skalowanych aplikacji webowych. Takie kluczowe 12 zasad, które powinno się przestrzegać, jeżeli chcemy budować system, który będzie skalowalny, redundantny, wytrzyma jakieś DDoSy, różne backupy, które czasem występują. Zaczynamy. Jedną z takich kluczowych, moim zdaniem, zasad jest to zasada N plus 1, czyli wszystko, co robimy, tworzymy aplikację, starajmy się, żeby była dodatkowa jedna instancja, czy to bazy danych, czy serwera webowego, czy chociażby programisty, który tworzy aplikację. Często takie przykłady z życia u jednego z klientów, core'owa aplikacja była napisana w języku Java. Kiedy ten programista stwierdził, że odchodzi, pojawił się problem, to dalej będzie utrzymywał ten kod. Także to jest jedna z takich ważniejszych zasad. Jeżeli już nasza aplikacja robi się duża, na tyle, że mamy jedno data center, pomyślmy o tej zasadzie i starajmy się mieć dwa data center. Drugi gdzieś niezależne, które pozwoli nam uruchomić tą aplikację. Takie disaster recovery, ale o tym będzie jeszcze troszeczkę później. Także zasada N plus 1. O jeden więcej serwer, o jeden więcej baz danych. Przykład kolejny z życia, jeżeli mamy dwa web serwery, zawsze możemy jeden wyciągnąć z ruchu, spokojnie zrobić na nim upgrade, przetestować, czy wszystko działa, lub ewentualnie rollbackować. W przypadku jednego web serwera mamy problem. Wyłączenie takiej maszyny powoduje to, że nasza produkcja po prostu nie działa. No i właśnie kolejna zasada taka, której powinniśmy się trzymać, to jest rollback. No, backupy to już robimy, to większość ludzi robi backup, ale pytanie, czy testujecie backupy? Czy ktoś z Was testuje w ogóle, czy backupy da się zrollbackować? Ja się mało rąk, tak naprawdę. Bo też przykład z życia, tak. W jednej dużej korporacji, w której pracowałem, był centralny system backupu. Oni robili faktycznie backupy, ale backupy były do niczego nieużywane. Na pytanie, dlaczego te backupy są nieużywane, bo oni stwierdzili, że oni są centralnym systemem backupu, nie rollbacku, także to nie jest ich działka. No proste. Generalnie proste, tak. Więc zasada, należy pamiętać o tym, żeby rollbacku, była możliwość rollbacku po każdym jest patchu, który wchodzi na produkcję, rollbacku upgrade'u systemu. I również mogą się pojawić takie momenty, kiedy ten rollback nie jest wykonany. Już wnieśliśmy tyle zmian na produkcję, tam w kodzie aplikacji, gdzie produkcja nam leży i jedyną możliwością, powiedzmy, rollbacku jest to naprawdę fiksowanie. Fiksowanie aplikacji na żywo, na żywym organizmie. Więc trzeba też takie scenariusze rozpatrywać. Co jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać rollbacku lub backupu samej aplikacji lub infrastruktury? Należy o tym trzeba pamiętać i to jest dosyć ważne, bo niedziałająca produkcja, no to nie zarabiamy na tym tak naprawdę. I dotyczy się i kodu, czy nawet włożenia nowego urządzenia, przykład życia do włożenia zmiany load balancera. Jeden klient wymieniał sobie load balancer, zmieniał wersję w piątki. I oczywiście stwierdził, że tak, to wszystko będzie działać, nie ma problemu, po włożeniu nowej piątki nic nie działało, a stara po prostu gdzieś poszła, została wyłożona z konfiguracji, nie było backupu tej konfiguracji. Czas przystoju tam było chyba 6 godzin, za czym zostało wszystko naprawione. Kolejna taka zasada to jest możliwość wyłączenia części funkcji aplikacji. Jeżeli na przykład zaczynamy system, nie wiem, mamy problemy wydajnościowe. Nie musimy całego systemu naszej aplikacji webowej wyłączać, możemy wyłączyć tylko część funkcji, która powoduje obciążenie. Na przykład wyszukiwarka. Niech działa system sprzedażowy, zakupowy, logowanie użytkowników, ale tymczasowo z powodu problemów wydajnościowych nie gasimy całej produkcji, tylko gasimy jeden moduł, na przykład wyszukiwarkę. Również, jeżeli nasz system jest zależny od innych systemów zewnętrznych, pobieramy jakieś, nie wiem, pliki, serwujemy content z innych usług, jakichś CDN-ów i mamy akurat problem, że ten CDN leży. Czasem tak się zdarza, nie wiem, na przykład Cloudflare nie działa i jesteśmy zależni od Cloudflare'a. Dajmy naszej aplikacji możliwość wyłączenia tej usługi tak, żeby niedziałanie usług firm trzecich powodowało problemy w naszej aplikacji. Przykład z życia. U jednego z klientów
aplikacja działa w taki sposób, że przy każdym requestie do serwera szły requesty do aplikacji zewnętrznej. Kiedy ta aplikacja leżała lub wolno odpowiadała, oczywiście cała nasza aplikacja główna też wolno odpowiadała. Gdyby była możliwość wyłączenia tej funkcji, problem by nie istniał. Użytkownikowi by się wyświetliło, że ta funkcjonalność chwilowo jest niedostępna, ale cały system by działał. Również taka możliwość wyłączenia przydaje się, jeśli zrealizujemy coś, czego nie potrafimy zrollbackować na przykład. Nie mamy backupu, nie wiemy jak zrollbackować. Uważam, że rollback jest zrobiony dobrze, tak? Jakbyś wspomniał właśnie do niebieskiej i tam właśnie było takie zdarzenie, o którym mówisz. Czyli po prostu pewne funkcje były wyłączone. Nie mogłem się dodzwonić po prostu do drugiej linii wsparcia. I to było na tej zasadzie, że ta druga linia wsparcia była wyłączona, więc mnie przełączali do pierwszej. Pierwsza nie mogła mi pomóc, więc musiałem czekać 40 minut po prostu, aż muzyczka przejdzie. Po czym stwierdzono, że niestety przełączą mnie do trzeciej linii wsparcia. I no, też się nie udało. W związku z tym stwierdzono, że system działa poprawnie, aczkolwiek dzisiaj nie mogą mi odpowiedzieć na dane pytanie, więc proszę o telefon za tydzień. A propos jeszcze muzyczek, to fajne muzyczki Masa Bordela. Często Romka Pusztajn. Ostatnio jest NBC leciało, bo dzwoniłem do nich. Ale z tą możliwością wyłączenia to naprawdę to się przydaje, bo bardzo często widziałem na wielu blogach internetowych, którzy korzystają z darmowego pluginu Discus do obsługi komentarzy. Ostatnio serwery Discusa praktycznie leżały, co powodowało to, że większość blogów internetowych bardzo wolno się wczytywała. Niedziałanie drugi, to nie działało. To było. Niedziałanie zewnętrznej. Dobra. Niedziałanie jednej usługi może powodować faktycznie już problemy naszej aplikacji. I to dla naszych klientów wygląda wtedy źle. Bo to się okazuje, że nie my mamy problemy, tylko firma trzecia, ale dla klienta to jest już bez sensu. Jak funkcjonalność się Discusa? Powiadomienia, albo rejestrowanie komentarzy z Facebooka, jakieś inne aplikacje. Tak, i generalnie w ogóle wchodziłeś na powiedzmy danego newsa czy coś i on próbował załadować ci komentarze z serwera Discus, ponieważ request do Discusa trwa ponad 30 sekund, twoja strona ładowała się również wolno. Wystarczy jakiś feature typu wyłącz komentarze z Discusa i ładuje je z lokalnej bazy danych. I twoja strona działa szybko, a w tym wypadku strona działa generalnie bardzo wolno, co mogło mówić, że to twój serwer działa wolno. W przypadku możliwości wyłączenia, takiego zaszycia naszej aplikacji, możliwości odcięcia się od usługi, wyłączenia części funkcjonalności, strona działa dalej, serwuje szybko newsy, ale wyświetla się, że komentarze są chwilowo niedostępne. No właśnie, monitoring, czyli to też się jakoś tak pomija. Monitorowanie aplikacji, którą utrzymujemy. Wydaje mi się, że większość z was już monitoruje serwery, tak? Jakiś tam load, CPU, RAM i tak dalej. A kto nie monitoruje poprawność rejestracji w serwisie? Jedna osoba. Dwa. Ale logi? No dobra. Nie, scenariusze w zabicie. A scenariusze w zabicie, dokładnie. Właśnie to chciałem powiedzieć, że scenariusze w zabicie, gdzie symulujemy rzeczywisty ruch użytkownika. Od procesu wejścia na stronę główną, zarejestrowania się, zalogowania, przejścia przez aplikację, wylogowania. Cały taki scenariusz. Aplikacja ta udostępnia również public API dla klientów zewnętrznych. Monitorujemy każdą metodę. Get login, set login, get session i tak dalej. Dzięki czemu mamy pewność, że aplikacja działa. Tak? No to dobra, ale aplikacja żyje. I teraz ja chcę widzieć, czy faktycznie ona działa. Bo to, że mi serwer Apache działa, nie pluje mi errorami do logów, nie oznacza, że aplikacja chodzi. Ale co, w sensie monitorzy, że powiedzmy raz na godzinę zapuszczasz... Dokładnie za 30 sekund. Ale rejestruje, że tworzy nowe konto, loguje go, tak, tam robi, tak. Loguje go. No ale potem co, tego użytkownika? Nie, ale potem jest kolejna metoda, która kasuje tego użytkownika, tak w kółko. Ale dzięki temu mam pewność, że każda funkcja aplikacji działa. Czyli potem to załatwia. No dokładnie, są do tego narzędzia. Czy możesz to na GIOS-em zrobić, czy prostym skryptem, czy nawet JMT-em, mówimy o zapartym, czy właśnie za Mixem, robi scenariusz. Gdzie powiedzmy mam czasy odpowiedzi każdej
przejścia strony. I to jest bardzo fajne, bo robisz upgrade na przykład Apache czy PHP i nie musisz robić testów, bo ci monitoring to wyjdzie. I monitoring ci pokaże, że na przykład po upgrade bazy danych nie działa rejestracja. I wytrzesz już na tym momencie. No, głupie jest, kiedy do ciebie dzwoni klient i mówi nie działa rejestracja, ty mówisz, że no sorry, ale baza stoi. A na przykład... Tak, u mnie działa. A co więcej, na produkcji nie powinno się w ogóle wyświetlać nigdzie errorów, no bo to też jest jakiś tam security issue. Więc się może okazać, że tak, nie mamy logów, nie mamy, albo aplikacja nie wysypuje nic do errorloga, bo ktoś zrobił catch i puste blogi zostawił. No tak też się robi. I my nie wiemy i jesteśmy naprawdę ślepi. O monitorowaniu aplikacji, właśnie nie tylko od strony samego serwera, tylko usług, czy ona faktycznie działa, jest dużo lepsze. Bo to, że serwer ma jakiś tam wyższy load czy coś, no to okej, jest czymś spowodowane, ale dopóki klient tego nie odczuwa, to my się nie przyjmujemy. Może być też tak, że mamy load bardzo niski, a mimo wszystko strona się wolno ładuje. I znowuż, monitoring taki scenariusz to wykryje i nam powie, że strona się wolno ładuje, wtedy będę na stronie zobaczę, aha, ładuje się wolno, ponieważ bardzo powoli zaciągamy JavaScript od Google'a. I tego ci monitoring serwera nie wykryje, tylko dopiero jakiś tam scenariusz zabije się. Gdzie? Chyba tam teraz od najnowszej wersji trochę zmieniałem ten monitoring, możesz z kilku różnych agentów to sprawdzać, czyli z różnych organizacji na sieci nawet. Selenium. O, Selenium, ale Selenium to bardziej testy takie... Przed produkcją dokładnie, nie? Dokładnie. Jeszcze z Abixem też są tam czasem problemy z monitoringiem, ale bardzo fajnie się do tego naprawdę nadaje. Może później pokażę, jak to wygląda na żywo. No właśnie, potem lecimy w tą architekturę rozproszoną. Jak już przypomnieliśmy sobie na zasadę N plus 1, to fajnie by było, ja przy prezentacji Michała dlatego się pytałem, jak on mówił, że w jednej szafie ma wszystkie wirtualki. Co jak ta szafa spłonie? Albo pani Krysia wyjmie zasilacz, bo chce odkurzacz podłączyć, tak? Architektura rozproszona się też również przydaje, bo... Ale oni nas wszyscy, tak. A tego jednego klienta mamy tak, że mamy jedną serwerownię w Chicago, druga jest w Dallas. Na wypadek kataklizmu w Chicago, w teorii, Dallas powinno wszędzie ruch. Mówię w teorii, bo jesteśmy w trakcie wdrażania tego tak naprawdę. I ogólnie architektura rozpoczyna we wszystkich, tak samo i w bazach danych i... Dobrze by było, gdyby na przykład dwóch korowych deweloperów nie leciało tym samym samolotem. Znaczy, moi znajomi pracują w jednej z korporacji, generalnie agendami służbowy muszą jechać w różnych odstępach czasu, różnymi na przykład autobusami, pociągami, czymkolwiek. Dwóch korowych deweloperów nie może jechać tym samym samochodem na wyjazd konferencyjny. Po prostu, no bo utracisz czas, przecież oni czasu nie mogą pogadać sobie. Nie... Tak. To jest jakaś strata. Ale jakby doszło do jakiegoś wypadku... Ale to jest nie, no ale generalnie, tak? Jaka jest szansa na ten wypadek? No, de facto tak. Smoleńsku też tak myślałem, jeszcze w czasie wirów w jednych tych. Nawet chyba, no prosty prezydent amerykański, Air Force One i Air Force Two, tak? No, w jednym samolocie nie leci, w jednym leci pół żołnierz, w drugim drugie pół, tak? Nie wszyscy w jednym. Także tak. Na pewno też ma swoją kopię zapasową. Nie wiadomo, w którym leci. Dokładnie. To już totalnie jest taka chmura, nie? Także jeżeli... Nie, no oczywiście ja się śmiałem. No wow. Jeśli rozproszymy tą aplikację, dlatego w jednej mojej firmy też tak robiliśmy, że nawet po szafach rakowych serwery o różnej logice biznesowej rozrzucaliśmy po różnych szafach, że wyłączenie jednej szafy nie powodowało wyłączenie na przykład wszystkich lodów bazy danych. No, bez sensu jest zrobić redundancję w tej samej szafie lub na tym samym serwerze, jeśli mamy jeden punkt, który może nam zawieść, tak? Ale wracając, to oni nie powinni też pracować w tym samym czasie, w tym samym budynku? No pa. I pić i jeść to samo, nie? Tak, nie, z tego samego kubka. Nie, no, ale nie, no, tą samą, no, bo coś w pracy... Znaczy nie, ale... Szansa, że w pracy coś się stanie większa niż i muszą w czasie jazdy na konferencji. Tak, i inne na topy. Inne kobiety. Kogo stać? No właśnie.
A propos Disaster Recovery Plan, tak, i obrazek. W ogóle, a propos Disaster Recovery, to też jest tak, że mamy ten Disaster Recovery gdzieś, ale fajnie by było możliwość go wykorzystania, ale też później jako aktywną instancję, nie tylko taką instancję, która po prostu jest i czeka tylko na awarię. Dojrzałe technologie. Znam jedną firmę, która lubi, kiedy na produkcji w ostateczności jest beta. Alfa na produkcji to jest to, co oni kochają po prostu. Ale generalnie staramy się, żeby na produkcję wchodziły rzeczy przetestowane, sprawdzone. Nawet z bugami, ale są to znane bugi. Nie wiem, czy jak to u was wygląda, jak jest jakiś development aplikacja, ale my ostatnio właśnie u klienta wprowadziliśmy coś takiego jak Freeze Code. Dla niego to było zaskoczenie, że coś takiego w ogóle istnieje. Korzystacie z Freeze Code? No właśnie dla klienta to było zaskoczenie, że jak to? No, a to jest jednak fajne, że lepiej jest puścić na produkcję kod, który powiedzmy od tygodnia jest tylko testowany, nie ma żadnych zmian i znamy jego błędy i potem je fiksować, niż puścić coś, gdzie, wiecie jak to jest, jeden patch usuwa jeden błąd, dodaje cztery nowe, tak? Tak, ale krótki jest integration, no to w Stanach generalnie jest tendencja, żeby publikować jak najszybciej. Jak najszybciej. Na przykład, no nie wiem, czy akurat tu klient pracuje w Scrumie, a w Kanbanie to będzie źle tam. To też mówię, zależy od typu aplikacji, ale my prowadziliśmy coś takiego, jak na początek jest feature freeze, czyli nie dodajemy żadnych nowych funkcji i są tylko łatki, a później jest freeze kodu, gdzie przez tam chyba dokładnie dwa dni nie ma żadnych commitów do kodu, który wchodzi na aplikację, na produkcję. Dzięki czemu testerzy mają cały QA, ma czas na sprawdzenie, jak to faktycznie działa, a po wejściu nie ma takiej sytuacji, że właśnie ktoś coś spatchował i usunęliśmy faktycznie jedną bugę, ale dodaliśmy kilka innych, bo nie przewidzieliśmy danego scenariusza. To już mówię, lepiej czasem wpuścić kod na produkcję z błędem, który znamy, niż nagle odkryć kilka innych. O, architektura synchroniczna. To też to strasznie lubię. Czyli wszelaka komunikacja synchroniczna. Im więcej mamy takiej komunikacji asynchronicznej w aplikacji, tym ta aplikacja jest bardziej odporna na błędy systemu zależnego od niej. Nie musi czekać na response, typu request, response i czekamy, bo jak drugi serwer nam wolno odpowiada, to mamy problem. Tylko jakieś systemy kolejek, jakieś brokery, gdzie wrzucamy to na kolejkę i czekamy dopiero na zwrot danych w formie jakiegoś callbacku. Nie, korzystacie z takich metod w aplikacjach, czy zazwyczaj jest komunikacja synchroniczna typu request do bazy danych, request do memcache'a, request do redisa, a kiedy ta usługa zaczyna wolno odpowiadać, to pociąga po cały wolna odpowiedź na całym requestie do użytkownika. Oczywiście nie wszędzie się da zrobić architekturę synchroniczną. Nie, założenie sesji użytkownika wypadałoby, żeby było przy logowaniu synchroniczne. Dokładnie, na przykład maile. Chociaż niektórzy użytkownicy myślą, że mail jest komunikacją typowo synchroniczną, że kiedy klikną w aplikacji, nie wiem, upload pliku się skończony, oni w tej sekundzie dostają maila. I u klienta jest sporo właśnie ticketów, supportu, dlaczego jeszcze mail nie doszedł, tak? I tłumaczenie, że to jest jednak tak nie działa. Ale znowu przykład od klienta. Wpadł na pomysł, że będzie sobie mierzył w aplikacji, ile idzie requestów konkretnego typu. Kiedy tam framework Symfony startował, robił request do Redisa i w konkretnym kluczu inkrementował klucz, że dana akcja została wykorzystana, po plus jeden. Wszystko fajnie działało na środowisku testowym. Na produkcji również przez pierwsze 5 minut, dopóki Redis nie zaczął się zapychać, ten serwer nie dał rady. I wtedy wyobraźcie sobie, nie, 10 tysięcy użytkowników wchodzi na produkcję i wąskim gardłem jest inkrementacja danych w Redisie na przykład. I wszystko po prostu działa wolno. Czy nawet inserty do baz danych, może to być jakiś insert deny into na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Architektura synchroniczna pozwala nam na to, że jeżeli wywali nam się nawet ten system zależny, będzie budowała się gdzieś kolejka, którą prędzej czy później możemy zbić nowymi serwerami dostawiając, czy zbuforować te requesty. Przykład. Doładowanie telefonu komórkowego. W momencie wypisania kodu na telefonie taki request do ładowania telefonu wpada ci na kolejkę i w momencie, kiedy serwer doładuje telefon, wysłał nam SMS-a zwrotnego. To nie jest transakcja
asynchroniczna. Czasem doładowanie telefonu następuje po 5 minutach, czasem po godzinie na przykład. Również wysyłka SMS-a jest komunikacją asynchroniczną. Przy wszelakich kolbeki z aplikacji, systemy płatności, tam nie, DotPay i tak dalej, gdzie on po dokonaniu płatności system stara się powiadomić w odpowiednim czasie sklep, że została dokonana płatność. I systemy bezstanowe. To jest bardzo trudno osiągnąć system bezstanowy, bo w ogóle trzymanie stanu danego użytkownika typu sesja zawsze zabiera nam jakąś pamięć, zasoby i tak dalej. Ciężko jest w niektórych aplikacjach nie trzymać stanu użytkownika, ale tam, gdzie nie musimy tego robić, staramy się nie trzymać tych sesji lub nie trzymać wszystkich danych sesji na przykład, które są w tej chwili niepotrzebne. Kolejny przykład też systemu, który analizowaliśmy, sesja użytkownika, dane o sesji użytkownika potrafiły zajmować po 15-20 mega. Tam dalej było w ogromnym JSON-ie było cholerę tekstu. Wąskim gardłem okazało się przepustować sieci wewnętrznej pomiędzy bazą danych, releasami i memcachami. O 20 mega na użytkownika, gdzie ich tam wchodzi ileś tysięcy. Odchudzanie sesji, zmniejszenie sesji, zrobienie, że nie przenieść poszedł sesja spowodowało ogromny wzrost wydajności aplikacji całej. Ale jak mówię, nie wszędzie jest to możliwe do wykonania i to jako administratorzy musimy współpracować z deweloperami, którzy chcą to naprawić. No bo oni standardowo mówią, u mnie na lokalnym środowisku działa. A u nas na serwerze nie, wyjątkowo, nie? Zresztą też jest a propos tego, że oni dewelopują na jakichś XAMPach, LAMPach. Poziome skalowanie. Stawiamy na początku serwis internetowy. Wszystko mamy na jednym serwerze przecież. W jakimś tanim hostingu. I nagle się okazuje, że jest wykop efekt. Co? No wykop efekt, tak? Strona trafiła na wykop. Tak, kiedyś bo nawet było tak, że uważaj, bo dam cię na wykop i ci wyłączę stronę, nie? Pionowe skalowanie jest proste. Dorzucenie RAM, dorzucenie procesora, powiększenie dysków, ale w pewnym momencie fizycznie to się kończy, brakuje nam już slotów na nową kość. I po prostu aplikacja nie daje rady i trzeba zacząć myśleć o tym, żeby pisać aplikację i znowuż projektować systemy w taki sposób, żeby dały się skalować poziomo, czyli dorzucić kolejny serwer. To jest o tyle fajne, że ten drugi serwer, tak naprawdę im tańsza ta jednostka jest, tym nas mniej to kosztuje w obsłudze, bo uszkodzenie jednego takiego noda taniego możemy szybko wymienić na coś innego. Jeżeli jeszcze wirtualizujemy systemy, to już w ogóle jest bajka. Ale znowuż, aplikacja powinna mieć świadomość tego, że chodzi na kilku nodach. To nie jest tak, że dostawimy nowy serwer, już wszystko będzie normalne. No właśnie, ale to zależy od deweloperów, tak? Bo dorzucenie dodatkowego, powiedzmy, nie wiem, noda bazy danych nic nam nie da, jeśli aplikacja nie potrafi skorzystać z dwóch baz danych. Możemy bawić jakąś aplikację typu master slave równe master, ale musimy znać wady i zalety takiego rozwiązania, opóźnienia w replikacji, problemy, jakie mogą się pojawić. I znowu, aplikacja musi być świadoma, jeżeli powiedzmy aplikacja nasza, nawet WordPress, bardzo obciążony, zapisuje do jednej bazy, daje inserty, ale robi selekty z drugiej, to aplikacja powinna mieć świadomość, że czasem te dane mogą się rozjechać. Może być opóźnienia, ileś naście sekund, dni, godzin w tych danych. Przykład chyba jest taki nawet, Allegro, jak wystawia się aukcję na Allegro, że twoja aukcja za jakiś czas się może pojawić, na przykład za godzinę. To jest znowuż, to jest komunikacja asynchroniczna. Robimy insert do jednej bazy, a za czym system rozpropaguje to na resztę, powiedzmy, nodów, to może to potrwać. Ale dzięki temu oni są skalowani w jakiś tam sposób, tak? I znowuż, takie poziome skalowanie jest tyle fajne, że jeżeli mamy 2, 3, 10 serwerów, to są tanie jednostki, uszkodzenie jednej jednostki nie wpływa nam na uszkodzenie całej produkcji, tak? I tutaj się znowuż tutaj komunikacja synchroniczna pomiędzy tymi nodami, żeby jeden nie był zależny od drugiego. I to się nazywa takie dwie osie. Na co najmniej dwie osie powinniśmy skalować naszą aplikację. Ja teraz włączę taki wykresik. Wyobraźmy sobie taki sześcian, gdzie możemy skalować aplikację poziomo, dodając kolejne nody. To jest najprostsze, czyli
każdy nod aplikacji jest dokładnym klonem poprzednika. Jeżeli to jest załóżmy prosty system blogowy, gdzie mamy Apache, MySQL na jakiś tam storage, dodajemy kolejny dokładnie taki sam i przed nim jest jakiś load balancer, Aproxy, F5, czy student, który przypina request, no nie wiem. Ale musi to szybko robić. I to jest najprostsza metoda skalowania. Ale możemy skalować się w taki sposób, że skalować aplikację dzieląc ją na usługi, czy to się załóż łączy nam z możliwością wyłączenia, gdzie aplikacja, że skalujemy tylko wyszukiwarkę, dany moduł aplikacji, skalujemy tylko dany moduł rejestracji użytkowników, dodawania załóżmy aukcji i tak dalej, i tak dalej. Czyli nasza aplikacja nie jest, każdy nod jest inny de facto. Zobaczymy, że nasza nam zaczyna działać wolno wyszukiwarka. Jeśli aplikacja ma wydzielony moduł wyszukiwania w postaci na przykład Apache Lucene, to możemy skalować tylko tę część aplikacji. Dodając konkretne kolejne nody, czy tam JBoss, czy Tomcata, czy WebLogica i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie na tej osi skalowanie poprzez usługi danej aplikacji. Czyli aplikację rozbijamy na usługi i to też to jest fajne, że jeśli nie możemy dostawić konkretnego noda, na przykład wyszukiwarki, bo się okazuje, że nie zaprojektowaliśmy tej aplikacji, ale nasza aplikacja przewiduje możliwość wyłączenia, to wyłączamy wyszukiwarkę i nie wpływa to na proces, na przykład zakupowy. Nawet taki skrypt PHP-BB ma chyba możliwość wyłączenia wyszukiwarki już. Gdzie w ogóle budowanie indeksu, wszystkich postów na forum i tak dalej jest operacją czasochłonną. I kolejna oś skalowania to jest oś Z, gdzie już mamy N+1 data centrum, możemy dzielić użytkowników nawet poprzez konkretne nody, do których oni się dostają. Bez sensu jest, kiedy użytkownik na przykład z Polski próbuje się łączyć z serwerami w Chicago. Może można na podstawie DNS-u pokierować na inne instancje gdzieś na przykład w Londynie czy gdzieś bliżej. Tak działają tak naprawdę wszystkie CDN-y, które dostarczają nam obrazki i tak dalej, i tak dalej. I ja mówiłem, że w dwóch osiach, bo wdrożenie tych wszystkich trzech osi w aplikacji jest kosztowne. Więc starajmy się skalować na przynajmniej dwie z nich. Czyli najtaniej wychodzi oś Y i X, czyli skalowanie aplikacji poziomo i dzielenie ją na moduły konkretne, czyli pod aplikacje tak naprawdę, które między sobą się komunikują. To też jest o tyle fajne, że jeżeli mamy taką modularną aplikację, nic nie stoi na przeszkodzie nam wymienienia modułu wyszukiwania zaparzył z nim na przykład na nie wiem, inną technologię. I o tym też rozmawiałem z Michałem, kiedy budować aplikację, kiedy kupować. Odpowiedź jest prosta, jeśli typu czy stawiamy własne serwery poczty, czy uruchamiamy je w firmie trzeciej, jak outsourcing. Zadajmy sobie pytanie, czy my sprzedajemy usługi pocztowe, czy na inną aplikację. I co nam się taniej bardziej opłaca. U jednego klienta bardzo chcieli mieć sami wszystko utrzymywać. Generalnie się okazało, że oni tak naprawdę nic nie robią, nic nie sprzedają żadnych usług, tylko tworzą sobie aplikacje wewnętrzne. Od systemów ticketowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W końcu poszli po rozum do głowy i kupili chociażby Jira jako usługę. I tak dalej, i tak dalej. Czasem po prostu taniej jest kupić daną usługę jako usługę w chmurze, czy tak dalej, niż się tym zajmować. To nie jest nasz core biznes. Brzmi dwuznacznie. Tak samo jak dojrzałe technologie i sprzęt, z którego korzystamy. Fajnie, żeby to były, nie wiem, maszyny, technologie, które są już przebadane na rynku, trochę pobyły. Jeżeli coś się uszkodzi, to mamy tańsze zamienniki, możemy to szybko naprawić, wymienić, wiemy, co się dzieje. No lub kupujemy nawet Dreamlinery i one generalnie nie handlają. Tak też się może zdawać na naszej produkcji, gdzie no okej, fajnie, wyszedł nowy serwer, wszystko full wypas, tylko się okazuje, że to nie ma sterowników do kart sieciowych, coś nie działa. No i jeszcze jesteśmy hardkorowcami i chcemy testować na produkcji, okej. Ale staramy się właśnie korzystać z technologii, które są już na rynku jakiś czas i są sprawdzone. Gdzie już ktoś nawet są znane błędy, wiemy jakie są workaroundy na te błędy. I tak naprawdę to było wszystko. Takie 12 podstawowych dosyć prostych zasad, które wystarczy zacząć wprowadzać w naszych aplikacjach już na poziomie projektowania serwisu czy architektury serwerowej.
które nam pozwolą uniknąć wielu przykrych sytuacji. Ja właśnie wczoraj rozmawiałem z chłopakami, którzy mają na jednym serwerze tam Postfixa, MySQL-a, Apache i tak dalej, się nam może okazać, że upgrade jednej biblioteki na systemie powoduje uwalenie wszystkich pozostałych od siebie zależnych programów. Wystarczyłoby to podzielić na serwery nawet mniejsze, słabsze i mamy to możliwość, że upgrade Postfixa nie uwali nam bazy danych czegokolwiek. A jeśli mamy już, no, już dwa nody, robimy upgrade na jednym, nie działa, zawsze mamy ten drugi, który jest aktualnie działający. I u jednego klienta wprowadziliśmy taką zasadę, że jeżeli potrzebuje nowego serwera na X usługę, zawsze kupujemy trzech. Znaczy, już go nauczyliśmy do tego, bo to jest bardzo fajnie. Na produkcji wchodzi, powiedzmy, serwer, który ma świadczyć przed był RabbitMQ. Od razu kupujemy trzy serwery na trzy Rabbity i to jest tak. Jeśli jeden się zepsuje, mamy dwa zapasowe i jeśli potrzebujemy coś zdebugować, to możemy ten drugi wyłączyć. Zawsze zostaje jeden działający dla klienta. Taka prosta zasada. I klient się teraz właśnie tego nauczył, że zawsze minimum trójkami coś kupujemy. Czekam, że zacznie kupować data center. Tak, ale generalnie to jest taka fajna prosta zasada, bo bardzo często było tak, że no nie możemy teraz z produkcji wyłączyć jednego serwera obsługującego ruch www, bo na produkcja zlepia, potrzeba coś zdebugować w produkcji. Jeśli mamy tę zasadę, że kupujemy trójkami, czyli trzy serwery, potrzeba na to kupujemy nie dwa dodatkowe, tylko trzy, to się bardzo fajnie sprawdza. To się w przyszłości, może na początek jest drogie, ale w przyszłości się na nim wszystko opłaca. Bo nie musimy kupić potężnej maszyny, która ma 60 korów, może ona być znacznie mniejsza, no pamiętajcie, że chodzi w jakimś tam klastrze redundantnym. A, tak? Ja mam pytanie o technologię tej prezentacji, zupełnie nie wiem, co to jest. Tak, właśnie, prezentację robiłem, nie zrobiłem sam prezentację, tylko po prostu w usłudze kupiłem zrobienie prezentacji w Prezi. Prezi, proszę. Nie jest droga. Darmowe konta są, tylko jest tak, publiczne. Są darmowe konta na Prezi, ale każda taka prezentacja musi być publiczna. A płatna nie wiem, 49 dolarów na rok, nie pamiętam. A prezentacja Disney prezentacji kupiłem za $1.99. Tak, ale tylko na Windowsie i Macintoshu. Bo to jest tam jest jakiś egzek pakowany w binarkach, akurat ma na ci flesza, tak jak właśnie tutaj to wygląda. A tak to możesz to prezentować przez przeglądarkę, ale jeśli nam kupisz jeszcze wersję Super Pro Hyper, to możemy offline'owo edytować. A propos tych zasad, żebyśmy mieli możliwość właśnie redundancji, miałem przygotowanego online'ową wersję prezentacji na moim laptopie, ponieważ NET tutaj posysa, mam wersję offline'ową, tak? Zasada N+1. Miej przynajmniej dwie kopie prezentacji. Mam jeszcze trzecią schowaną w PDF-ie, ale już nie bez animacji. Przejdzie, spokojnie. Jakieś pytanie, czy coś tam było? Kto nas tych zasad był dla ciebie najczulniejszy? Jest dla ciebie najtrudniejszy do wprowadzenia i dlaczego? Znaczy, dla mnie to zależy wszystko, jak nie płaci, tak? Czyli dla ciebie nie ma trudnych zasad. Dla mnie nie ma trudnych zasad. Znaczy, wiesz co, często jest tak, systemy bez... Który zrezygnowałeś w swoim życiu? Muszę je przypomnieć, kiedy zasady są w ogóle. Nie, bardzo często rezygnujemy z zasady, czegoś takie się nazywa dojrzałe technologie. Czasem jest po prostu tak, że mamy problem biznesowy do rozwiązania, gdzie nie ma stabilnego programowania na to. I trzeba korzystać z wersji wczesną alfa i się okazuje, że prosi jest wziąć alfę i coś może nie działać, ale rozwiąże w jakiś sposób nam problem, niż w ogóle z niczego nie korzystać. Także w niektórych momentach aplikacja po prostu chodzi o jakiejś wersji alfa, ale gdzie znamy, powiedzmy, co się może z tym wiązać, tak? Często się rezygnuje, powiedzmy, z systemów... Chyba na alfa to chyba nie wiesz tak naprawdę nic, no... To nie jest tak, że pojawia się problem i trzeba go teraz prowadzić na produkcję, to on na jakiś przejdzie przez środowisko jakiś... Na początku deweloperzy muszą w ogóle ogarnąć, co to jest za technologia, tak? Żeby wyjść poza tego swojego PHP, że coś jest więcej na przykład. My tam właśnie z paru tam pluginów do RabbitMQ korzystamy w wersji bardzo, bardzo alfa. Znaczy one były alfa w 2003 roku, że tak powiem, i od tamtych parkach zostały. I tu,
idę i pierwszy problem się pojawił taki, że tam ktoś padł na pomysł, że a to ja jako programista, ja to przepiszę, sam przepiszę, poziom tego programisty zwolniony i właśnie problem, gdzie jest N plus 1, nie było przekazania nawet kodu. A w ogóle tak, Gerard mi rozdawał kubki za fajne pytania, także... No to wymyśl jakieś pytania. A nie, to tak, co pytają. Musicie się przypomnieć. Kto pyta? Nie było nic. Kto pyta, dostaje. Tak, jasne, wiesz, nie ma problemu. To było pytanie, żeby nie było. Właśnie ja polubię tą zasadę N plus 1. Strasznie. Bo to jest w ogóle fajnie dostać 3 serwery, nie? Ale przekonać, najciężej to jest właśnie przekonać klienta, że musi wydać troszeczkę więcej budżetu i nie zatrudnia jednego korowego dewelopera danej usługi, tylko weź przynajmniej jednego plus drugiego i się z nim uczy tego. Jeżeli powiedzmy zatrudniamy dewelopera Java, a mam już jakiś tam deweloperów PHP, to uczmy jakiegoś dewelopera PHP obsługi kodu tego Java. I ta wiedza też będzie redundantna, bo się okazuje, że potem znika dana osoba, idzie na urlop, no i mamy problem, tak? I nie potrafi zapisywać kodu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, to te 3 serwery pracują tak. Na co dzień, tylko... To jest właśnie to tak robimy, że to nie jest... To się nazywa taka zasada... Nie zdarzyło się, że z 3 został 1? No jasne. Znaczy, powiem tak, zostało 0. Czyli 3 to za mało. Tak, znaczy to zostało 0, po prostu ja się powiem nie tym poleceniem, co trzeba. Ale widzisz, ale ponieważ to się stało, aplikacja ma zasadę możliwość wyłączenia, była przygotowana na to, że mogą zdechnąć wszystkie 3 serwery na BDMQ i swoją komunikację przepięła na niewydajny, ale zapytanie na bazę danych, synchroniczny ruch. Czyli dalej chodziło. Dalej aplikacja chodziła, wolniej, ale działała. Właśnie na tym to polega. Znaczy właśnie chciałem się zapytać, z 3, jeżeli schodzi do jednego, to czy to jest zauważalne? To oczywiście jest zauważalne, bo jeżeli nam zaczyna... Mamy monitoring zrobiony w Zabixie. Ile mamy tam itemów u klienta? Tysięcy monitorowanych. Nie, 3,5 tysiąca itemów na sekundę zbieramy różnych wydarzeń, co się dzieje na produkcji, więc jeżeli coś się dzieje, my wiemy o tym wcześniej. A aplikacje deweloperzy już tak piszą, że... To jest w ogóle tak fajnie, nasz system sesji jest tak zrobiony, że system sesji działa w oparciu o lokalne memcache na serwerze. Mamy na pewno 11 serwerów webowych, gdzie są memcache. Jeżeli na danym, oczywiście request danego Apache do lokalnego memcache jest najszybszy. Jeżeli ten lokalny memcache zdechnie, aplikacja potrafi skorzystać z memcache na drugim serwerze. Jeśli wszystkie zdechną, potrafi skorzystać z szerowanego głównego memcache. Jeśli on zdechnie, jest release. Jeśli on zdechnie, są sesje w bazie danych. Naprawdę musi być to dany kataklizm. Trzeba się postarać, żeby to zrobić. Ale to też nas chroni przed tym, że podczas release'u czasem ktoś pomyli config. Loga to zrobili tę lówkę i się okazuje, że aplikacja nie wywala się, tylko po prostu nagle w monitoringu widzę, że do bazy sesyjnej jest dużo inzertów. I już wiem, że coś jest nie tak i mam szybki czas na to, żeby pomyśleć, co było nie przed chwilą. I albo zrobić rollback kodu, albo mieć czas na tak zwany fix follow, czyli to naprawić, za czym zauważą to klienci. Pytanie było. No ma wady, no. Zabixa też warto sklastrować, bo jak ci się wywali monitoring, to nic nie wiesz, co się dzieje. Ale co jeszcze a propos tych wad Zabixa? Tak? Czy mam się wystawiony monitoring i czy Zabixa w jakiejś innej dużej, że możesz po prostu w tym momencie z innej strony jakby przyglądać się. Więc teraz tak, ponieważ jest to u klienta jest to aplikacja taka, że ludzie korzystają z całego świata. Mamy w planach właśnie wdrożenie agentów Zabixa, które monitorują aplikacje z różnych części świata. Bo często jest taki problem, że u nas faktycznie w sieci wewnętrznej wszystko działa, my tam jakieś testujemy to zewnątrz, ale ktoś tam powiedzmy z Australii mówi, że mu nie działa, tak? No i teraz... W czym problem? Warto by było mieć tam jakiegoś takiego małego agenta, który robi proste gety i... No faktycznie problem jest na łączach między Chicago a Sydney. A Zabix taki ma wady, przy dużej ilości requestów w ogóle jakie zbiera, potrafi być niewydajny. W ogóle bez masakra czasem. Ilości startów do obrady nie potrafi dawać. No nie, no w ogóle fajny jest, tak? Jest fajny, ale naprawdę mam dużo bazy danych już tego, którą zbieramy. Przy każdym, to ten typ discovery nie działa tak fajnie, tam potrafi niewiele rzeczy wygryźć automatycznie. Ale musimy mieć fajnie. Generalnie
ale natomiast znaczy mi się podoba, że was zabicie poza poziom eskalacji. Gdzie jeżeli występuje dany event, możemy dostać maila, możemy spróbować zadzwonić do kogoś. Jeśli administrator pierwszej linii wsparcia nie odbiera, puśćmy SMS-a do jego szefa. Tak. Pokaż przykład z A czekaj, może spróbuję. Dos. N plus 1 nie zaś. Tu koledzy z tyłu na pomogą. Akurat właśnie mamy ten pomysł, mieliśmy dwie instancje zabisa, właśnie migrowaliśmy się do jednej i będziemy ją potem troszeczkę inaczej konstruować, tak? Bo nie zawsze ta zasada N plus 1 działa fajnie. To zróbmy tak, żeby tam jakiś SMS do szefa poszedł. No nie? Nie, ale znaczy, a właśnie SMS-y wysyłamy poprzez usługę w chmurze, no to się Twilio. Nie kupujemy jakichś bramek SMS-owych i innych cud. Twilio. Ty, wy, i on. Ja zobaczymy, czy ci SMS działa, czy po prostu już do spamu rzucisz. Chcesz Antopa coś wyłączyć, żeby zadzwonić do mnie? Zadzwoń do niego bez problemu. Weź lampka, wyłącz coś, zadzwoni komórka do mnie, dobra? No zrobimy jakieś live demo. Zabij do mnie dzwoni. Tylko błagam, nie bazę. Nie wiem. Czy w ramach R plus 1 na programie się stosuje się per programu? Coś takiego? To znaczy, jakiś czas? Programowanie w parach albo coś w tym stylu jako... Wiesz co, ja generalnie nie jestem deweloperem i nie wiem jak głównie ta działa w proces developmentu, ale po paru takich właśnie backupach zrobiliśmy spotkanie i ustaliliśmy takie 12 zasad. To jest w ogóle taka książka do scalability, która ona opowiada. I tam deweloperzy też ułożyli sobie cały proces developmentu, żeby nie było tak, że tylko jedna osoba testuje. Bardzo często jest tak, że deweloper, który w danym, nie wiem, sprincie, bo oni akurat pracują w Scrumie, coś developuje, to drugi senior jest jego code review robi i odwrotnie. Stosuję metodę żółtej kaczuszki, nie wiem czy znacie. Super metoda, w ogóle też ją stosuję. Jak mówię do mojej mamy czasem. Takie tłumaczę i tak dalej. Ale to jest fajna metoda. Więc też sobie jakoś tak dołożyli, żeby nie było właśnie takiej sytuacji, że jest jeden deweloper od konkretnej części aplikacji, jak go brakuje, to cała development stoi, bo nikt nie wie, o co chodzi. Przykład z życia było tak, że przyszedł świeżak. Co robi świeżak w firmie programistycznej? Komentuje go na przykład. Uzupełnia czegoś takiego jak pole, autor. Później było tak, że przychodzą deweloperzy, coś się wsypało, jakaś klasa nie działa, patrzą, autor Radek. Radek był autorem 90% klas, na przykład się okazało, a pracował dopiero 2 tygodnie, nie? I potem w systemie ticketowym widzisz, że na przykład na biednym Radku, który pracuje 2 tygodni, ileś wisi naście ticketów, nie? Bo QA też generalnie nie wie, kto jest autorem klasy i patrzyli sobie kolegowi i tak dalej. My jako administratorzy też staramy się prowadzić jakieś część od naszych zmian. Można z papryta, właśnie bo papryta chcemy wdrażać w ogóle. Papryt fajnie usprawnia sprawę. Znaczy papryta i dokera będziemy teraz wdrażać. Włączyłeś coś? Znaczy wyłącz coś, zadzwoni komórka. Albo możesz zasymulować awarię. No generalnie to jest w ogóle fajne, że też część po prostu usług działa jako w chmurze, jako zewnętrzna usługa, nie musimy się też martwić o to, że nie wiem, padnie nam jakiś moduł GSM-u i tak dalej. Korzystamy z usługi jako chmura. Gdzie... Zawsze może być dostępna usługa, prawda? Tak, ale oni też, znaczy, to musiał, oni też mają zawisa, też się monitorują. Może padnie, znaczy, ale widzisz, sieć mamy taką, że jeśli mamy... Może nie padnie sieć. Internet jest zawsze i... Znaczy tu jest problem z internetem. Nie, ale generalnie no, bardzo często jest teraz tak, że my chcemy na przykład część usług mamy firmy hostingowej Rackspace, bo oczywiście tak, możemy kupić własne urządzenie i je wstawić lub wziąć usługę od balancera F5 jako usługa od Rackspace'a. Gdzie to jest o tyle fajne, że mamy taką usługę, nie musimy martwić się o ludzi zarządzających tym sprzętem, coś nie działa, dajcie nam nowy sprzęt. No i to wymieniają tam w ciągu jakiegoś SLA. I to jest o tyle fajne, że nie musimy też mieć specjalistów do tego. Chyba ci serwerowie nie wyłączyli. Mieliśmy 2 redundantne mikrofony. 1-6. A trzeci to już od początku nie działa. A brawo. Mikrofon chamej. Musisz to zregulować.
Spokojnie, masz taki głos, że możesz mówić. Generalnie... Potem daj go na kablu. Jak jeszcze klientowi zaproponować tą zasadę N plus 1, to stwierdził, że jak jest jeden szef, to potrzeba trzech na przykład, nie? I w pewnym momencie było tak, że było więcej kadry zarządzającej u klienta niż pracowników. To jest standard. Ale to chyba jest standard, tak? To na pewno jest. Jeżeli każdy pracownik, jeżeli szef ma dwóch zastępców i każdy pracownik ma dwóch zastępców, to zawsze pracowników będzie więcej. No. Przynajmniej równie. Ale w ogóle taka właśnie zasada też wymiana wiedzy. Bardzo często pracowałem w jednej firmie, gdzie wymiana wiedzy pomiędzy działami, pracownikami była taka, że nie, ja ci nie powiem, co ja wiem, bo jak ty będziesz to wiedział, to mnie zwolnią. No to chyba oczywiste. To chyba oczywiste jest, tak? Znaczy, było dane takie powiedzenie, że z każdym skryptem automatyzującym zadanie odchodzi dwóch administratorów. Oni się bają przed wdrożenia papeta. Zabijany się to stary. Ale można ich przekonać, że ej, są fajniejsze rzeczy do roboty niż może pisanie komend. Tak, jakiś wysyp technologii, projektowanie architektury. Fuj. Dzięki. Nie działa wyłączenie usług? Taka nuda, że nie było. Dobra, wyłączyłeś coś, zadzwoni tam? Czy on przychodzi wyłączenie? Wyłączenie sklastrowanego czegoś, co działa, jest czasem trudne, tak? Bo za pół minuty, powinien telefon zadzwonić, że coś się tak. Zadzwonić do ciebie? Tak, bo to jest tak zrobione, mamy tak zrobione. Już kręcę paszcza. Tak, dobra. Czy jest to tak zrobione, że na początek przychodzi mail? Jeżeli w maila nikt nie obsłuży alertów za BIX-ie, to zostanie wysłany już, zależy od typu usługi, tak? Jeśli to jest coś ważnego, zacznie dzwonić telefon. A w tym momencie mail pójdzie do drugiej linii wsparcia. Jeśli na telefon nie zareaguje, to druga linia wsparcia dostanie znowuż telefon. I tak dalej, i tak dalej. To jest taki fajny poziom wsparcia, gdzie awaria występuje w nocy. No, coś musi nas zawsze obudzić, tak? Zanim się wyjdzie do dzwonu, to tam 16 leveli i w końcu... Dokładnie. Samo się naprawiło. Ale to jest tyle fajne, że bardzo często jesteśmy w stanie wykryć... O! Już dzwoni, tak? Mamo, no? Prosiłem, że nie przeszkadza im jak mam prezentację. Tak, mama, mama, mama. Już tak. Tylko nie powiedział, że... Ponieważ jest problem ze strony, powiedział goodbye. Doszliśmy sobie na to, że coś ładnego mówił, ale generalnie dzwoni. I to jest o tyle, to jest fajne, że wprowadzamy usługę, że będzie nas notyfikował SMS-owo. Telefon już jest ostatecznością, bo nie zawsze powiedzmy SMS cię obudzi, zawsze go wykryć, znaczy, telefon jest... Znaczy się w chmurze też macie asteriska do tego. Nie wiem, jak to u nich działa, generalnie request getowy i dostanie telefon zwrotny, tak? No, na asterisku to czymś podobnym. Być może. No to ostatnie pytanie, ile masz żonek? I tu wchodzi zasada koszty utrzymania. Jakaś chinka się szanka. Na koszty też trzeba uważać. W gminie parzystej. Żony. To wszystkie pytania, dzięki, oddaję mikrofon. Jak coś, to możemy pogadać jeszcze w kuluarach. Dzięki. Słuchajcie, dobra, słuchajcie, bo mamy jakieś tam parę takich gadżetów do rozdania i...